Klimatyzacja w samochodzie i w budynku działają na tej samej zasadzie. Kluczowym jej elementem jest obwód, w którym płynie czynnik chłodniczy. A jest to taka substancja, która w ciśnieniu nieco powyżej atmosferycznego ma stan skupienia cieczy, natomiast nieco poniżej niego gazu. Często w tej roli wykorzystuje się dwutlenek węgla. W pomieszczeniu, które ma być schłodzone, znajduje się parownik. Jest to część obwodu w postaci długiej, powyginanej rury, tak żeby miała dobry kontakt z powietrzem. Na początku tej rury znajduje się zwężenie lub zawór rozprężny, tak że przed zwężeniem panuje wysokie ciśnienie, a za nim niskie. Czynnik pod wysokim ciśnieniem ma postać cieczy, a po rozprężeniu zaczyna parować w krętej rurze parownika. Parowanie powoduje obniżenie temperatury. Już spieszę z wyjaśnieniem, dlaczego tak się dzieje. Z cieczą mamy do czynienia wtedy, gdy siły przyciągania międzycząsteczkowego powstrzymują cząsteczki przed oddalaniem się na duże odległości. Siły te wynikają z nierównomiernego rozłożenia ładunku elektrycznego w cząsteczce. W jakimś fragmencie cząsteczki przeważa ładunek dodatni, a w innym ujemny. Te fragmenty, w których przeważa ładunek dodatni, przyciągają fragmenty innych cząsteczek, w których przeważa ładunek ujemny. Co prawda jednocześnie fragmenty cząsteczek o ładunku dodatnim odpychają fragmenty innych cząsteczek o ładunku dodatnim i podobnie ujemne kontra ujemne, więc wydaje się, że odpychanie powinno znosić się z przyciąganiem. Jednak przyciąganie ładunków różnoimiennych powoduje, że cząsteczki obracają się, tak żeby te ładunki różnoimienne były blisko siebie, a jednoimienne daleko od siebie. A gdy to się stanie, fragmenty, które będą blisko siebie, będą oddziaływały mocniej i dlatego przyciąganie przeważa nad odpychaniem. Cząsteczki są w ciągłym ruchu. Temperatura jest miarą średniej energii tego ruchu. Cząsteczki nie są same w sobie ciepłe albo zimne, tylko to, jak intensywnie one się poruszają, odczuwamy jako ciepło lub zimno. Rozkład energii jest przypadkowy, więc różne cząsteczki poruszają się z różną prędkością, a zderzając się, przekazują sobie tę energię w jedną lub w drugą stronę. Może się tak stać, że jakaś cząsteczka przy powierzchni cieczy zacznie poruszać się wystarczająco szybko, żeby przezwyciężyć przyciąganie innych cząsteczek i uciec na odległość, w której to przyciąganie jest już nikomu małe. Takie cząsteczki zaczynają tworzyć gaz, czyli parę. W ten sposób paruje ciecz. Żeby cząsteczka mogła dostać tak dużą energię, to ta druga, która z nią się zderzyła i została w cieczy, musiała tą energię oddać. Gdy to się będzie działo wiele razy dla różnych cząsteczek, średnia energia cząsteczek w cieczy będzie malała, a więc ciecz będzie się ochładzać. Jeśli zaś chodzi o same te cząsteczki, które wyparowały, to w początkowym etapie swojego lotu są one jeszcze przyciągane, co spowalnia ich oddalanie. A jeżeli ruch spowalnia, to maleje energia kinetyczna, więc również obniża się temperatura. Różne ciecze w zależności od składu chemicznego tracą różną ilość energii podczas parowania. Tę ilość przypadającą na jednostkę masy cieczy nazywa się ciepłem parowania. Wracając do naszego parownika. Podczas parowania temperatura czynnika chłodniczego obniża się do niższej niż w pomieszczeniu, które ma być schłodzone. Powietrze z tego pomieszczenia jest wdmuchiwane przez wentylator na rurę parownika, od której się chłodzi, a następnie wraca do pomieszczenia. Na zimniejszą rurę dmucha cieplejsze powietrze, czyli czynnik chłodzący się od tego ogrzewa, a więc na koniec nie jest tak zimny, jakby wynikało z samego parowania. W zewnętrznej części klimatyzatora czynnik chłodniczy przechodzi przez sprężarkę, która pompuje go, wytwarzając ciśnienie. Następnie wchodzi do skraplacza, czyli kolejnej krętej rury do wymiany ciepła z powietrzem. Tutaj też znajduje się wentylator. Dzięki wysokiemu ciśnieniu następuje skraplanie gazu. Jest to proces odwrotny do parowania, a więc towarzyszy mu wzrost temperatury. Skroplona ciecz jest więc cieplejsza niż gaz, który przypłynął z pomieszczenia, ale to nie wystarczy. Ciecz musi być cieplejsza niż otoczenie na zewnątrz, żeby dała się ochłodzić poprzez dmuchanie na nią powietrzem. Uzyskujemy to przez zastosowanie czynnika chłodniczego o odpowiednio wysokim cieple parowania. W zewnętrznej części klimatyzatora następuje zatem oddawanie ciepła przez czynnik chłodniczy do powietrza. Dlatego nawet w klimatyzatorach jednoczęściowych to powietrze musi być wyprowadzone na zewnątrz pomieszczenia. W przeciwnym wypadku cała korzyść z chłodzenia zostałaby unicestwiona przez grzanie na drugim końcu. W celu zapewnienia pożądanej temperatury klimatyzator ma termostat. Wykrywa on, że temperatura w pomieszczeniu przekroczyła zadaną wartość i włącza sprężarkę, a gdy ochłodzi się poniżej tego poziomu, wyłącza. Żeby uniknąć zbyt częstego włączania i wyłączania, termostat ma histerezę. To znaczy włącza sprężarkę dopiero wtedy, gdy temperatura przyrośnie o określoną wartość powyżej ustawionego poziomu, a wyłącza, gdy spadnie o określoną wartość poniżej tego poziomu. Wiele klimatyzatorów ma również funkcję osuszania. Co ciekawe, w tym trybie działanie urządzenia pozostaje zasadniczo takie samo, tylko sprężarka i wentylator chodzą na obniżonych obrotach.
Gdy wilgotne powietrze wchodzi w kontakt z chłodną, ale nie bardzo zimną rurą, w której płynie czynnik chłodniczy, wilgoć się skrapla i spływa po rurze, a powietrze robi się bardziej suche. Przy okazji skraplanie pary z powietrza powoduje ocieplenie, co kompensuje ochłodzenie od zimnej rury. Przypominam, że jest to rura, w której czynnik chłodniczy paruje, natomiast wilgoć z powietrza odwrotnie skrapla się na niej. A co się dzieje, jeśli odwrócimy kierunek przepływu czynnika chłodniczego? Także w części położonej w mieszkaniu następuje skraplanie, a w części zewnętrznej parowanie? Wtedy uzyskujemy pompę ciepła, która odbiera ciepło od powietrza z otoczenia i oddaje je w pomieszczeniu. Dzięki pobieraniu energii z powietrza nie musimy za nią płacić. Jedyna energia, za którą trzeba zapłacić, to ta do napędzania sprężarki. Oczywiste jest, że na ogrzewaniu najbardziej zależy nam wtedy, kiedy na zewnątrz jest mróz. W takiej sytuacji dalszym usprawnieniem urządzenia będzie pobieranie ciepła nie z mroźnego powietrza, bo w mroźnym powietrzu tego ciepła jest mało, ale z gruntu, który w głębi utrzymuje dodatnią temperaturę. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić około 50% kosztów w stosunku do ogrzewania gazem. Jako ciekawostka na koniec przedstawię kilka typów sprężarek, jakie stosuje się w klimatyzacji. Najpopularniejszą w rozwiązaniach domowych jest tłokowa. W klimatyzatorach jednoczęściowych, czyli przenośnych, często stosuje się sprężarki łopatkowe, które charakteryzują się cichą pracą. Okrągły tłok jest zamontowany mimośrodowo, czyli ma oś nie na środku, także obracając się, przemieszcza się w cylindrze. Łopatka dociskana sprężyną dzieli przestrzeń cylindra na dwie komory, których wielkość zmienia się wraz z obrotem tłoka. W systemach do chłodzenia dużych budynków stosuje się sprężarki odśrodkowe. Gaz doprowadzany jest rurą do środka wirnika z umieszczonymi promieniowo łopatkami. Bardzo szybki ruch obrotowy powoduje powstanie siły odśrodkowej, która przemieszcza gaz na zewnątrz. Dodatkowo wokół wirnika umieszcza się nieruchome skośne łopatki, które zmieniają ruch obrotowy gazu na dodatkowy pęd odśrodkowy. W tego typu sprężarkach często stosuje się nie jeden, ale wiele wirników na jednym wale, także gaz wychodzący z jednego wirnika jest wciągany do następnego, uzyskując za każdym razem dodatkowe ciśnienie. Interesującym rozwiązaniem jest sprężarka spiralna, w której gaz przemieszcza się między dwiema spiralami, jedną nieruchomą, a drugą poruszającą się po okręgu. Spirale cały czas się ze sobą stykają, ale punkt styku przemieszcza się, powodując zmianę wielkości komór z gazem. Ten typ charakteryzuje się małym ruchem, a wskutek tego wyjątkowo dużą trwałością i wydajnością, ale jest kosztowny w produkcji.